Cześć wszystkim, z tej strony Drake, powracamy do Nier Automata u mnie na kanale. I tak, przed nami kolejny rzut sidequestów i całkiem sporo biegania. Jak się bawicie? Ja świetnie. Tak, dobra, teraz lecimy zajrzeć na tajemnicze koordynaty, bo ktoś puścił nam tutaj, ktoś z obozu ruchu oporu zaginął i znaleźliśmy tajemnicze koordynaty wydrapane na jednej z kolumn w obozie i nasze dwa androidy uważają, iż może być to związane z zaginięciem. I fabuły nie ruszyliśmy tak od, nie wiem, od 4 odcinków, bo biegamy cały czas w tej nazad, tak więc o, przywyknijcie, to dopiero pierwsze przejście, najlepsze jeszcze przed nami. W sensie, dobra, i teraz jakby powiedzmy o pewnej zalecie wynikającej z wady i z idiotycznego założenia. Gra 2B jest cudowna w porównaniu do gry 9SM. Ponieważ jakby zrobię wam malutki tutorial, zatrzymam się na chwilkę i zrobię wam pewien tutorial. Dobra, najpierw zanihilimy w sumie wrogów i zaraz będzie malutki tutorial dla was. Umiem zmienić ten program, nieistotne. Dobra, okej. Okay. Czas na malutki tutorial. A więc tak. 2B atakuje na dwa sposoby. Mamy atak kwadratem i to jest atak pierwszej broni. Moją pierwszą bronią jest aktualnie włócznia. To zrozumiałe. Jakby włócznia ma swoje podstawowe ataki. Dzik, 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 dzik. Możemy klawisz przytrzymać i wtedy 2B zrobi coś takiego. To wszystkie ruchy włócznią. Mamy drugą broń. Ja teraz mam mały miecz na drugiej broni. I to jest, no, tak, 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 tak. Mogę przytrzymać. Wtedy 2B zrobi coś na zasadzie super cięcia. Tak więc, no, w sensie nie mogę go pokazać, bo 2B wysyła się z sceny. No i tak wygląda atakowanie 2B. Mogę też jakby nacisnąć kwadrat, a potem trójkąt. I wtedy zrobimy takie kombo łączonych broni. Superancko, prawda? O, ilość opcji jest olśniewająca. Ale kiedy gram 9SM, przyjrzyjcie się, co różni jego i 2B. Przyjrzyjcie się, co różni jego i 2B. Tak, 2B jest seksowna, a on jest mały i dziwny. Ale nie o tym teraz mówię. On ma jedną broń, a ona ma dwie. I to również przenosi się na gameplay nim. Tak więc ataki 9S-a zawsze tylko i wyłącznie wyglądają tak. Podczas kiedy pod trójkątem, czyli pod drugą bronią 2B, mamy zdolność hakowania. I pewnie się domyślacie, ale zdolność hakowania nie do końca nadaje się do tworzenia kombosów. Tak więc granie 9SM to dosłownie używanie jednego klawisza cały kurwa czas. To jest ojciec serwo. On ma teraz jeszcze wyższy poziom, więc tego póki co zostawię. O, zostałem wyrzucony z sieci najwidoczniej. Superancko. I oczywiście, że wracamy na pustynię. Bo my zawsze wracamy na pustynię. Co to za misja w Nier Automata, kiedy nie musimy biec na pustynię? Trochę wkurza, że każdy sklep w tej grze ma dokładnie to samo. W sensie sklep w bunkrze, sklep w obozie ruchu oporu i sklep u kumpla Jackass. Tak więc no... Te trzy sklepy zawsze mają to samo. W sensie jakby sklep niedaleko parku rozrywki ma inne towary. Aczkolwiek ten w wiosce maszyn chyba ma ponownie dokładnie to samo. Tak więc... Dajecie 5 sklepów, ale... Naprawdę to 2 sklepy. Ta gra ma problemy. Potem będzie jeszcze jeden handlarz. On będzie miał inne towary, ale tutaj ponownie... O, czekajcie. Chryste panie, pobiegłem w tą stronę. Mój błąd. Tak, ale ponownie jakby... Deweloperzy tej gry przekręciliby się, a nie zrobiliby czegoś normalnego. Więc nawet ten ostatni handlarz ma ukrytą w swoich towarach dziwną mechanikę. I przez to jest idiotyczne. Wow! Macie bardzo wysokie poziomy, panowie. To troszeczkę dziwne, nie jestem fanem. Odpalamy shielda. Tryb nieśmiertelności. Nic mi nie zrobicie. Próbuj dalej. Okej,
I ponownie to wróg, którego nie można wywalić w powietrze. Więc 2B podskakuje jak idiotka i nic z tym nie robi. I teraz pomyślcie, jak absolutnie genialną pod tym względem jest grom jest Devil May Cry, gdzie każde combo jest mega charakterystyczne. Jakby nie ma kombosa w historii Devil May Cry, który nie jest charakterystyczny, który nie jest w jakiś sposób szalony, bo albo, nie wiem, albo Dante dźga tak szybko, że jego ostrze wydaje się być paroma ostrzami, albo Niro robi kołowrotki ogniste w powietrzu i jednocześnie idealnie pasuje do combo. A tutaj zamiast tego mamy mnóstwo, mamy parę bardzo nijakich ruchów, które często po prostu nie działają. O, widzicie ponownie, to mała maszyna i nie jestem w stanie wywalić jej w powietrze. To ma być głębokie i na moje irytujące, nie wiem jak wy się na to zapatrujecie. Nie ma tak bardzo łatwo anihilować przeciwnika o 20 poziomów wyższego od siebie, tylko w Nier Automata. Generalnie, żeby nie było, ta gra ma swojego superbossa. Troszeczkę, nie wiem, wzorem Final Fantasy. Ten boss w momencie, kiedy go zabiłem, był, żeby wam nie skłamać, 20 poziomów wyżej ode mnie. Może nawet więcej. I przegrałem z nim tylko i wyłącznie dlatego, że przegrana jest jednym z warunków odblokowania dodatkowego zakończenia w tej grze. Tak więc... Gdzie moja tarcza, pody? Tak więc gdyby nie ten fakt, to zniszczyłbym go na raz, bo po tym jak podszedłem do tej gry, do tego bossa, tak żeby go pokonać, to zniszczyłem go jakby w... ile? 4-5 minut? A i ogólnie kolejna rzecz, o której muszę wspomnieć, to jest cudowny system tej walki. W pewnym momencie możecie być tak rozwinięci, że używanie broni przestanie być opłacalne. Tylko i wyłącznie pod będzie się liczył, ponieważ damage poda można tak wyboostować, że możecie równie dobrze stać, unikać i trzymać R1, a przeciwnicy będą umierać. I tak wyglądała końcówka mojej gry, i tak wyglądała, by the way, właśnie walka z superbossem. Widać, że generalnie, nie wiem, w system rozwoju postaci ktoś włożył całe, nie wiem, ile, nie wiem, minutę jakby, nie wiem, pomyślunku, coś takiego. Okej. Analyze this machine. Jest martwa, na to już za późno. Call it professional curiosity. Analysis. This machine lifeform's comrades were destroyed. Driven by that grudge, it lured a resistance member to this location. It then proceeded to destroy him. Are you saying this thing wanted revenge? Oh, come on now. That concept is far too complex for a machine. To była moja reakcja na ten dialog, okej? This corpse. I wonder if it's the resistance member we're looking for. Let's check his memory. Bo możemy to robić czasami. I guess the weaker one lost. No dobra, przeczytajmy go. Ciekawe, czy mogę go przeczytać. Tak, generalnie to jest ponownie całkiem niekonsekwentne, ponieważ niekiedy nasze androidy bez żadnego wyjaśnienia są w stanie wejść w czyjąś pamięć. 9S ich hakuje, pody ich analizują i tak dalej. A niekiedy, żeby wyciągnąć skądś informację, musimy przepytywać go i robić dla niego przysługi, żeby powiedział nam to, co chcemy. Proszę. Nie, nie możemy tego stworzyć, tylko że jest to dziennik zostawiony przez tego mężczyznę. Super. I tak, ta maszyna szukała zemsty, oczywiście. Ale... Ponownie, kurwa, odkładam pada. Emocje są zakazane i 9S
nie pojmuje tego, że maszyny mogą coś kurwa czuć, mimo tego, że właśnie nasz bot przeanalizował, że ta maszyna czuła chęć zemsty. Ewidentnie nie mamy czuć pierdolonych emocji, ale w tym momencie właśnie 9S użył zdania, że będzie czuł się okropnie przekazując te wieści tej pierdolonej kobiecie. Jak można być tak kurwa niezdecydowanym, o czym pisze się fabułę gry? To dosłownie jakby Yoko Taro w swojej niedojebanej masce turlał się po biurze Platinum Games i doturliwał się do randomowych pracowników i zbierał od nich pomysły, a potem spisał te wszystkie pomysły, które zaprzeczały sobie, bo ci ludzie ze sobą nie rozmawiali, i napisał na ich podstawie to wszystko. Ja pierdolę po prostu. She has to know. No matter what that truth actually is. Spierdalać mi z drogi, naprawdę. Jakby generalnie jestem osobą, którą gry często irytują. Uwielbiam grać w gry, uwielbiam je nagrywać, uwielbiam o tym opowiadać. To jest absurdalnie wielka część mojego życia, ale generalnie pierwszy raz grając w automatę czuję, że rozgrywka mimo swoich wad nie irytuje mnie tak bardzo, jak irytuje mnie scenariusz tej gry i to, co te postacie kurwa mówią. I jakby wiecie, co jest kurwa najgorsze w tym wszystkim? Że ta gra jest oparta na banalnych motywach. Wszyscy wiemy, dokąd to zmierza. Androidy mają uczucia. 2B zależy na 9S-ie. 9S-owi zależy na 2B. Tym maszynom zależy na sobie. Z czasem nam zacznie zależeć na tych maszynach, a im zacznie nie zależeć na nas. Oczywiście, każdy kurwa nie wiem, z miliona kilometrów widzi, dokąd to zmierza, prawda? Prawda? Ale ten scenariusz jest tak fatalnie napisany. To jest najbardziej podstawowy, prosty motyw. To jest i jakby nawet nikt nie poświęca czasu, żeby podbudować to właściwie emocjonalnie. My nie odkrywamy tych emocji. Tak. Nikt nie podbudowuje tego lekko, delikatnie, czy coś takiego. Nie mamy delikatnych przesłań, że jest w nas, w maszynach, w androidach, w tym wszystkim jest coś więcej niż się wydaje. Nikt nie wkłada serca w ten wątek. Po prostu, mimo tego, że dostajemy informacje co chwilę, że nie ma uczuć, jesteśmy maszynami, jesteśmy stworzeni do zabijania. Ten zły Bóg, o którym mowa jest na początku, stworzył nas tylko i wyłącznie po to, byśmy zabijali siebie nawzajem. To ewidentnie gra od pierwszych sidequestów, od pierwszych głównych questów mówi nam, że tak nie jest. I nie mówi tego, wiecie, puszczając nam oczko, czy nie mówi tego delikatnie, czy nie używa jakichś delikatnych słów, by to osiągnąć. Nie, mówi nam to bezpośrednio, a potem znowu temu zaprzecza. Kto tak kurwa pisze gry? Wróciliście. Udało się go odnaleźć, czy... Nie pamiętam, co je powiedziałem za pierwszym razem. Dobra, powiedz mi prawdę. Przykro mi, twój kolega nie żyje. O. Starał się zemścić na jakiejś maszynie za to, że zabiła jego kolegów. O nie. Ale nie był wystarczająco silny. Maszyna koniec końców zabiła go. Niech te maszyny, zabij je wszystkie. Wow, uspokój się. Zajęliśmy się tą, którą zabiła twojego przyjaciela. Naprawdę? Tak, to znaczy, że nie ma już powodu, żebyś szukała zemsty. Ale co mam teraz zrobić? Nie mam nikogo, kogo bym pokochała. Nie mam nikogo, kogo mam zabić. Nie mam nic. To nie tak. Chodźmy stąd, 9S. Słuchaj, kiedyś wrócimy, sprawdzimy, co u ciebie, okej? Okej, dobra. I teraz, o ile się nie mylę... Co nam tutaj zostało? Dobra. Dobra, i teraz, żeby z tego questa szybciej striggerować, zrobimy taki malutki numer. Przeniesiemy się do bunkra i wrócimy tutaj. Ponieważ wtedy ta pani powinna ruszyć dalej z, nie wiem, z questem i wiecie, będzie mogli go zakończyć. Okej, okay, tak, to wytnę, bo to był mój pomysł, tak więc wiecie, wytnę tam te całe loadingi i jak widzicie,
Tej panienki już tu... Nie, ona tutaj dalej jest. A, nie ruszyła się. Świetnie, cudownie. Myślałem, że może jednak coś to da. Ale nie, dobra, spoko. Wy czasu nie straciliście, bo... Po prostu to wytnę. Sprawdzę tylko? Nie? Dobra, nic ciekawego się nie dzieje. Dobra, w takim razie czas na podanie pierdółki głównej, prawda? Hej, Anemoni, mamy dla ciebie paczkę od kogoś zwanego Pascal. O, to filtr do paliwa. Idealne wyczucie. Nasz właśnie się kończy. Czekaj. Znacie się z Pascalem? Tak. A więc porozmawiacie z maszynami, co? Tylko tym jest z wioski. Są totalnie niegroźne. Poza tym są w stanie konstruować urządzenia, których my nie umiemy. W zamian za to my dajemy im olej oraz inne materiały. Można powiedzieć, że jest to forma współpracy. Rozumiem. W każdym razie, jeśli się tam udajecie ponownie, to przekażcie tą... Nie wiem, co to znaczy high viscosity. Nie wiem, wysokooktanowy olej? Wysokooktanowe paliwo? Nie mam pojęcia. Do Pascala. Wow, super. Droga powrotna. Naprawdę lubię, kurwa, chodzić w tej grze. Chodzenie jest najlepsze. Dobra. Zobaczmy, co możemy zrobić. Jest tak, pody? Nie? Może coś sprzedam w sumie. Chociaż nie jestem pewien, czy cokolwiek znaleźliśmy. Dobra, jest tak. Usunąć. To zostawić, to usunąć. Czy mam czegoś absurdalnie dużo na sprzedaż? O, Lovely Choker, proszę bardzo, boom. I Bormit. Tak, z jakiegoś powodu te androidy w obozie ruchu oporu potrzebują mięsa. Skupują na nas mięso, jedzą je. Ogólnie tak, zasięg uniku mi się nie przyda definitywnie. Anti-chain damage, nawet nie wiem, co na dobrą sprawę robi. Ekwipowałem to, ekwipowałem i nie czułem nigdy różnicy. Dobra, mamy 22 tysiące. No a teraz połączmy troszeczkę chipów. A możemy jedynie attack power. No dobra, no to łączmy attack power. Kurwa, macie prostu. Ja pierdolę, tak, chcę. Kliknąłem na to, bo kurwa chcę. Jestem odpowiedzialny za swoje decyzje i w ogóle, chyste panie. Dobra, i jesteśmy troszeczkę silniejsi ponownie. A raczej będziemy, jak tylko to zakwipuje. Dobra, nie weapon set, nie. A, ogólnie tak, muszę przeprogramować pody. Laser i tarcza idzie idealnie. I plugin chips. Customize. All chips. Chipersy. No, ale wiecie co, nie, najpierw zaczniemy tak. Zekwipowane, teraz tak. Usuńmy to, remove, offensive heal jest spoko, to jest lifesteal na dobrą sprawę, exp gain, no wiecie co, usunę wszystko, czego nie, wszystko, po prostu wszystko, kurwa, poza rzeczami systemowymi, których nie potrzebuję. Text log, minimapa, enemy data. Dobra, nie zostanie. Okej, okay. Teraz mamy nieco punktów. Zacznijmy od supportu. Xpick, dropik, auto use. Czekajcie, to daje nam 20. Nie, to daje nam 10%, a to 2% jest niepłacalne. Defense, auto heal, offensive defense, maximum HP. Okej. Okay. Shockwave, atak dystansowy, atak zwarciu. Okej, dobra. Miałem malutką przerwę, aczkolwiek nie przerwałem układania chipów, tak więc mogliście obserwować, co tam robiłem. Na razie tylko posegregujemy.
pięknie. Okej, okay, superancko. Teraz wracamy do wioski Pascala. Ponownie. Albo nie. What do you think? He just started transmitting to us directly. O nie. Do you believe we're not a threat? Your mouth can say anything it wants, but you still don't have a heart. I suppose that's technically accurate. Yes, well, you're free to visit our village whenever you like. Prawdopodobnie to jest jakieś idiotyczne pseudoprzesłanie na temat rasizmu, że wszyscy jesteśmy tacy sami, ale wyzywamy się od gówna. O, mamy... Skąd mam... A, z questa, okej, dobra, no tak. Dobra, okej. Ta katana będzie dużo lepsza, kiedy ją ulepszymy, aniżeli ta dzida po ulepszeniu, tak? Więc dawać mi katanę. Dobra, więc przeekwipowanko. Wracamy do podstawowego ekipunku. Więc dobra, tutaj mały mieczyk. Virtus Contract. By the way, jakby... Czy jakby... Mogę tylko wyśmiać fakt, że mimo tego, że 2B ewidentnie jest totalnie przeseksualizowaną postacią, z czym nie mam większego problemu, trochę, nie wiem, czasami mam, zależnie od humoru, czasami nie mam, to... O, dobra, w końcu. To jej podstawowe bronie dosłownie mają dziewicze w nazwie. Tak. To chyba żart, nie jestem pewien. Tak. Nie wiem. To ten żart dokądś pewnie zmierzał w zamyśle twórcy. Ha? Nie ma jej. A, szukacie tej panienki, która tutaj była. Poszła sobie chwilę temu. Wydała się ostro wkurzona. Chyba to była uzbrojona po zęby. O nie. Hej, pamiętam, że chciała, żebyście to mieli. Proszę bardzo. Co to? Ta powiedziała, że tego już nie potrzebuje. Nie pytałem... I tak nie rozumiem kobiet. I tak, dostajemy kolejne przedmioty. I tak, to koniec tego questa. Ta panienka poszła się zabić, więc prawdopodobnie mieliśmy jej nakłamać. Ponieważ kłamstwo rozwiązuje wszelkie problemy, moi drodzy. W sensie jakby zdrowy rozsądek u tej kobiety byłby lepszy, ale kłamstwa też są ok. Czekajcie, bo tutaj widziałem, że znowu dostaliśmy jakiegoś chipa. Defense plus 3. No nie, max HP plus 3 jest jak... Jest coś dziwnego, czego nie do końca udało mi się rozpracować w tej grze. Mianowicie są te takie chipy z, nie wiem, czarnymi kwadracikami koło nazwy. One z jakiegoś powodu kosztują mniej pamięci. I jakby chyba dostajemy je tylko i wyłącznie z questów. Przy czym jeśli połączymy to ze zwykłym chipem, to chyba mamy procentową szansę, że ten ulepszony, połączony chip też będzie miał to okienko, tą krateczkę. Aczkolwiek nigdy nikt tego nie doprecyzowuje. Jakby generalnie mam... Który ja mam, kurwa, poziom? 15. Bardzo mnie kusi, żeby iść zająć się tymi banami Jackass, bo jakby myślę, że jesteśmy w stanie to zrobić. W sumie mamy teraz nową broń. I mamy te tarcze, które sprawiają, że nie musielibyśmy się przejmować. Ile mam kasy? 20 tysięcy. Dobra, mam inny pomysł. Wiecie co, jako że teraz ja spieprzyłem, to spotkamy się ponownie w tym miejscu. Okej, okay, dobra, jesteśmy z powrotem i zaraz ponownie podejmiemy się zadania Jackass. Co się zmieniło? Kupiłem programy do podów i mianowicie kupiłem program, który nazywa się Mirażem. Miraż jest o tyle fajny, że wygląda mniej więcej tak. Zmienia 2B w niewidzialny hologram cięć i mieczy, który atakuje wszystkich dookoła. I tak, podczas tego hologramu 2B jest totalnie nietykalna. I jeśli przytrzymamy to dłużej i dołączy nas drugi pod, to atak trwa dłużej, jest mocniejszy i ma większą skalę. Zobaczymy. Ponadto, ja bym mówił, mamy teraz, wiecie, ulepszony jakby ten drugi miecz, więc może to pyknie. Ja po prostu chcę to jak najszybciej zrobić, ponieważ
nie mam pojęcia, czy przypadkiem ten quest z czasem nie zniknie, ponieważ coś tu od czasu do czasu się zmienia jednak w tym świecie i niektóre osoby giną, niektóre lokacje przepadają, niektóre lokacje zmieniają strukturę. Dalej musimy przez nie przebiegać po 1000 razy, ale zmieniają się, te rzeczy się zmieniają, tak więc no. No wiecie co? Zrobimy... Damy to też drugiemu podowi. Ponieważ jakby tarcza jest fajna i szacunek dla tarczy. Ale wiecie, tutaj mamy i nietykalność przez chwilę. I atakowanie wroga. Tak więc... To może do końca zmierzać. Dobra. To be... Wow! Naprawdę uwielbiam fakt, że to be wyskakuje po kontrze w powietrze. Ale to jest super, ale to jest dobrze kurwa przemyślane. Byłoby to dobrze przemyślane, gdyby każdy wróg mógł zostać wyrzucony kurwa w powietrze. Wtedy by to było zajebiście przemyślane. Ale nie jest. Ale kurwa nie jest. Nie trafiłem kurwa nikogo. Wow. Wow, i tu mi wyskoczyła w powietrze, ale fajnie. Dobra. Proszę bardzo, zrobione. A, niech to. To było przepiękne, piekielnie przepiękne. Wiecie co właśnie odkryłam? Ten rodzaj ekscytacji podczas bitwy produkuje pewnego rodzaju chemikalium w naszych obwodach, bo jest gadam do siebie tyłem. Wydaje mi się, że mogę zlokalizować tę substancję i zmienić ją w narkotyk, który wzmocni nasze zdolności bitewne. Wszystkie te odkrycia zostały dokonane przez ciebie. Widzisz, mówiłam ci, że nauka jest najlepsza. W każdym razie... Pilnuj tego narkotyku. Jak tylko go ukończę, będzie cały twój. I tak. Z czasem Jackass chyba zadzwoni do nas. Nie jestem pewien. Chyba nas zadzwoni i powie, że na ten narkotyk. Ten narkotyk jest totalnie nieprzydatny, aczkolwiek jego efekt wizualny jest całkiem zabawny. To otwarcie przyznaję, że efekt wizualny tego dragu jest zajebisty. To się jest śmieszny, można go łyknąć 2-3 razy i nie wiem, robi śmieszny efekt. I tyle. Dojrzemy do ojca Servio, może jesteśmy w stanie, Servo, jesteśmy go może w stanie pokonać. Byłoby super. I tak, kurwa, ten quest jest taki długi, ojciec Servo będzie powracał tyle kurwa razy. Stoicie przed cudownym ojciem Servo, zaczynam was swoją obecnością. Tak. Witness the Glory. Super, Ansko. 40... O nie, będziemy go kurwa bili wieki. Nie, to nie ma kurwa sensu. Tak, zmienił się kurwa w Sonika. Super, Ansko. Nie będę się nawet próbował leczyć. Niech mnie kurwa po prostu zabije. O, dobra, muszę w sumie odmontować... chipa z autoregeneracją. Bo inaczej to wytrzaska się ze wszystkich przedmiotów. Bup. Equipped. Auto use item. I tak mówię, teoretycznie pewnie jestem w stanie go kurwa pokonać, ale to by trwało tak kurwa długo. Czy możesz we mnie trafić? Super trudna walka w Nier Automata. Dosłownie nie trzymam nawet pada w ręku.
Czekajcie, podejdę, żeby ojciec serwo mógł nie trafić. No, dziękuję. Możesz. O, dziękuję. Tak, 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 tak. Kurwa, jedność z wszechświatem, cokolwiek. Mi to było wy. Auto use item. Proszę bardzo. Dobra, lecimy wręcz więc do. Report. Mail notification received from access point. Dobra, zerknijmy. Tak, maile od czasu do czasu też dają nam questy, zadania, tak, więc warto zaglądać. Wyjebałem się o korzeń. Czemu pytacie? Inbox. O, wow! Trochę nas tutaj nie było. A, no tak. Nasza pani operator, 6O. Wierzy w wróżby. Nie wiem, bawcie się dobrze czytając. Tak, generalnie jakby wiecie, 6... To jest kolejny idiotyczny żart tej gry, ponieważ chłodna, sukowata 2B jako swoją panią operator w swoim uchu, mózgu, whatever, ma mega rozgadaną laskę, która wierzy w każdą pierdołę, które się powie, a potem będzie mieli 9S-a, który jest rozgadany i wierzy w każdą pierdołę, którą mu się powie, poza uczuciami maszyn oczywiście. I no cóż, on oczywiście ma sukowatą, wredną panią operator, z którą będzie musi się męczyć. Tak, superancko. Dobra, to dokończymy tego questa, bo Jacka... Kuźwa, dosłownie odbiegliśmy... Ile? 20 metrów od niej, może mniej. I Jackass już chce się, kurwa, z nami spotkać. Bo ma naszego draga ukochanego. Nie musiałem go zabijać, po prostu chciałem. Wczułam się w postać czy coś. Witaj, Jackass. Naprawdę ten quest mógł się zakończyć, kiedy po prostu ukończyłem twoje wyzwanie i tyle. A! Ktoś chciałby spróbować pewnie nowego narkotyku bojowego. Okej, okay. Rozdałem go już paru osobom i rany, jest nawet całkiem popularny. Jedno spróbowanie jest uzależnione do końca życia. Wiem, że brzmi to źle, kiedy ja to tak mówię, ale chyba twoim koleżkom z Jorchy to nie przeszkadza. Są co prawda pewne efekty uboczne, ale to nie powinien być problem dla takiego skoncentrowanego na walce droida jak ty, w sensie modelu jak ty. Pierwszy strzał na mój koszt. Powiedz mi, co myślisz. I mamy E-Drag. Tak, tak, tak. I to jest koniec tego questa i teraz dobra, czas się kurwa naćpać. Potrzebowałem tego od początku tej serii. Gdzie są moje, kurwa, narkotyki? O Jezu, już mi się ręce trzęsą. Gdzie jesteś? O, tak, 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 tak. O, to jest staw. To jest zabawne. Bawi mnie to. To mnie bawi. Tak, ogólnie ten narkotyk, on sprawia, co ja chujwa robię, on sprawia, że oczywiście dostajemy jakieś tam bonusy do walki, jesteśmy silniejsi, szybsi, bardziej odporni i w ogóle, ale wybaczcie, dla mnie głównie liczy się to, jak ta gra po nim wygląda i jak brzmi. Szacuneczek, szacuneczek. I znowu wioska robotów. Awesome.
Dobra. No, przyniosłaś mi wysoko, nie wiem, załóżmy, oktanowy olej. Anemonia jest taka miła i tak nas dobrze rozumie. Jeśli tylko androidy i maszyny mogą się tak w ten sposób dogadywać, to się nigdy nie stanie. No cóż, nie ma to szans. Jednak doceniam to, że mi pomogliście. To również pomoże innym maszynom. I zaczęła mówić! Na jedno zdanie zaczęła mówić. I coś właśnie jebło. To pewnie moje życie. Znowu. This is an emergency transmission from the bunker. Super. We're reading a Goliath class enemy inside the city ruins. And it looks like there are a ton of other machines there with it. All your high units should proceed and engage immediately. A Goliath? This was a trap. I knew it. Ale jak? I promise you. Nie musisz nas dzwonić, stoimy przed tobą. Głupia puszko. But I hope you will nonetheless. Stoimy przed tobą, czemu do mnie kurwa dzwonisz? By the way, nawet widzę, że do mnie nie dzwonisz. Czy jest was dwóch? Czy są dwie? Czy są dwaj Pascale? Tak, w każdym razie coś, co Nines uznał za oczywistą pułapkę. Mianowicie nagle miasto zostało zaatakowane przez jednostki klasy Goliath. To też z początku gry jakby co. I musimy iść oczywiście ratować sytuację. Oczywiście. Nie mam pojęcia, jak to zdaniem 9S-a miała być pułapka, że jesteśmy jakby, nie wiem, minutę drogi od miasta, a to, nie wiem, to, nie wiem, nie mam kurwa pojęcia. Pewnie ten olej, który im podaliśmy, tak naprawdę, nie wiem, przelały go do tej złej maszyny, czy coś w ten deseń. O, patrzcie, gra ma jeszcze mniej kolorów niż normalnie. 2B, to jelek. Command is deploying new flight units for us. Jej. They just set the coordinates, so let's get going. Będziemy latać. Jupika, jej. Ależ to miasto jest atakowane przez maszyny, prawda? O mój Boże, jest tak tyle przemocy, tyle wojny. Te wszystkie walczące maszyny i jorchy. Moje oczy nie są w stanie tego ogarnąć. O nie. Goliath naprawdę zniszczył to miasto. Takie okrucieństwo. Czemu to się dzieje? Najlepsza scena bitwy, jaką widziałem w życiu. Muzyka idealnie pasuje do akcji na ekranie. The should be on the roof of that building up ahead. It'll be dangerous, but we're not going anywhere unless we pass through that Goliath's legs. We should be careful. No jest i Goliath. Jakby na szczęście, wiecie, jakby to nie tak, że on nas widzi, czy coś takiego. Cóż za emocje, prawda? Cóż za emocje. Czekajcie. Pamiętam, że chyba na dole jest skrzynia? A, to na NS-a oczywiście. Tutaj, czy jeszcze wyżej? Aj, jest na tego ścieżki krocza, tam jest jeszcze wyżej. Nie, 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 wyżej, 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 dobra. Może tutaj? Wydaje mi się, że wszystko jest już pozamykane z tej strony, więc śmiem wątpić. Tak, tu jest zamknięte. Te skrzynki otworzą się później, jakby są. O, to tutaj? Tak, to tutaj. Najwidoczniej jednostki latające mogą mnie pojawiać tylko i wyłącznie w jednym miejscu. A nie mogę iść dalej, tak? Ma trzeci, kurwa, poziom. Nawet się nie ruszam. Dosłownie się, kuźwa, nie ruszam. Uh...
Próbuj dalej. Czemu ten robot ma kurwa trzeci poziom? Ja się jakby nie grindowałem nic, nie wiem, poza ekranem czy coś takiego, a mam 16. No dosłownie robiłem tylko to, o co gra mnie prosiła. Czy my potrzebujemy jednostek latających, żeby ja by z nim walczyć w ogóle? W sumie idzie nam całkiem nieźle, nie tak just saying. Oho, trafił mnie prawie. A tu drani. No, dawaj łapki. Nie trafiłem, prawda? Get to those flight units while we can. No, jakby emocje sięgały zenitu, faktycznie gość totalnie blokował nam drogę. Be careful. The skies are packed with anti-air weapons. Make sure to approach at low altitude. Copy that. Okej, skakujemy. Czekajcie, czemu mój nie jest biały? Słucham? Chciałem, że mam go kurwa trafić czy coś. A nie, najwyżej go zniszczyliśmy. To po co wyszliśmy po te jednostki latające? Tak, w zależności od tego, jakiego poda mamy zaekipowanego, taki mamy rodzaj ataku. Więc tak, nasz zwykły pod strzela, nasz nowy pod wystrzeliwuje rakiety. Wow, to było zagrożenie na całe miasto, tak? Wow. To jest tak kurwa nieimponujące. No nie, to tylko nie miasto. No widzicie, tylko my umiem się wysadzić i nie umiem przegrywać. Proszę bardzo. To był najbardziej nieefektywny wybuch w historii wybuchów. Unbelievable. The aliens who haven't revealed themselves in hundreds of years were hiding underground? Kto by podejrzewał? Jak ten nieefektywny wybuch Goliata sprawił, że ujawniliśmy statek kosmiczny schowany pod ziemią, który najwidoczniej kosmici, którzy zostawili tutaj te żyjące maszyny, które są odpowiedzialne za wybicie ludzkości i w ogóle wygnanie ich z ziemi, zakopali się pod ziemią. Ej, kiedy walczyłem, ten pojazd był czarny, ten jest biały. Ta gra robi mnie w chuja ponownie. Yorha, this is your commander. For the first time in centuries, we've intercepted a signal belonging to the aliens. These are the creatures that are in direct command of the machine life forms on this planet. If we can destroy them, we can end this long and arduous war once and for all. Our intel team is hard at work attempting to analyze the source of the signal, but we're not there yet. We need more data. All Yorha units are hereby ordered to prioritize data collection above all else. We can't let this chance slip through our fingers. Glory to mankind. I used Command's data to determine the signal's source and marked it on the map. But it seems to be underground. Like way underground. Guess we'll see once we get there. Yep, mamy zejść pod ziemię i zbadać ten cały plans, system. Ten cały statek. I tak, jakby w ogóle nie wiem zauważyć, tak, aby mapa się zmieniła, teraz miasto wygląda w ten sposób i tak będzie wyglądać do końca gry, tutaj już się już nic nie zmieni. Być może zauważyliście pewną rzecz, jakby Yorha, mimo posiadania potencjalnie
dziesiątek, może nawet setek androidów typu B i S. Shut the fuck up, ok? Tłumaczę fabułę. To jakby tylko my zawsze jesteśmy wszędzie wysyłani. I o dziwo, jakby wiecie, powiem szczerze, że grałem to po raz pierwszy i ogarnąłem, że ta gra to stek bzdur i filozofii, to myślałem, że pewnie będzie to jakieś deep wyjaśnienie, że naprawdę te wszystkie... Ogólnie tak, nie umarłem w tej grze jeszcze ani razu, więc jakby nie wiecie, co się dzieje, kiedy się umrze. Ale basically jakby świadomość to be jest przenoszona do nowego ciała i możemy iść wyzbierać nasze chipy z naszego starego ciała. Troszeczkę jak w Dark Souls i wiecie, duszami, wiecie o co chodzi. I myślałem, że może będzie jakiś ponury twist, że jak umieramy, to po prostu to gram już innym robotem, tylko to zawsze jest to be, bo to po prostu zawsze jest ten sam model, a naprawdę inny robot z innymi doświadczeniami. Wiecie, spodziewałem się jakiegoś dziwnego filozofu shitu. Ale nie, to po prostu gra jest niekompetentna w swojej historii i tyle. A i tu mam kolejnego questa, dobra. Ale tam jest kolejny quest przed nami i minimalnie się kręci, co widzę. Ale tak, tutaj sobie zakończymy. Ja po raz kolejny mam już dość na nim najbliższy tydzień Nier Automata. To jest czas na odrobinę odpoczynku dla mnie, w końcu są święta, kiedy to nagrywam. Tak więc tyle ode mnie, dzięki za uwagę, trzymajcie ciepło i do usłyszenia w kolejnych odcinkach Nier Automata. Strzałeczka.